Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. Ostatnio zakończyliśmy grę na Mountain Battle i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej kontynuowali jej wyzwanie. Będziemy przechodzili już strefę czwartą. No i jak się okazuje, strefa czwarta jest na wulkanie? Mountain Battle to wulkan. No cóż, dosyć ciekawe. I to jest naprawdę bardzo fajny właśnie ten... Bardzo fajnie tutaj wygląda ta strefa. Jak i też kilka kolejnych. Tu zaczyna się strefa czwarta. Chcesz zwalczyć ze mną, słodziaku? Nadchodzę! Jak fajnie. No i tutaj już inna muzyczka. I teraz mamy nowy typ trenera, Lady in Suit. Nie wiem, czy to jest jakaś elegancka kobieta. Nie wiem, coś w tym stylu. W razie, no, zamiast walczyć wysoko do walki dwa Pokémon, jakim są Togepi oraz ten Slugd. No, więc myślę, że z tymi Pokémonami powinienem sobie poradzić bez większych problemów. Tutaj większy nakład wykonam ruchów na Slugda, bo on jest dosyć wytrzymały. Czy Togepi zresztą też, jak widać. Mój ruch nie za wiele zdziałał. Dobra, pokonaliśmy bez większych problemów Slugda. O, i Togepi używa nowego ruchu, jakim jest Wish. Wish jest bardzo ciekawym ruchem, który leczy Pokemona w następnej turze. To jest właśnie bardzo dobre, bo możemy sobie zmienić Pokemona, mu się oberwie i Wish go leczy. Naprawdę bardzo, bardzo praktyczne. A z drugiej strony niepraktyczne, bo jeżeli chcemy się wyleczyć od razu, to nie Wishem. Dobra, bez problemów pokonaliśmy tą trenerkę, czyli ładnie zaczynamy już strefę. Ach, jak mi głupio. Ach, nie dołuj się, dziewczyneczko. Och, przesadziłem. Ach, przegrałam. Powodzenia, słodziako. Dzięki. No i tu mamy pełno lawy, pełno dymu. I że to wszystko się jeszcze tak tutaj trzyma. Ciekawe. Jestem absolwentem Pre-Gym Fennec. Moje stopnie były celujące. A może zaprezentujesz mi jakąś ciekawą walkę? Hirton, chcę z nami walczyć. I wysyła do walki Doduo oraz Kailoa. No i tutaj też mi średnio pasują te Pokémony, naprawdę mówiąc, no bo Pokémon latający atak roślinny Jump Bluff będzie nieefektywny. Ale za to Dragon Breath Altaris zrobi tutaj furorę. Dobra, spróbujemy uśpić jakieś Pokémon, na przykład do Tailoa. A do Duo wykończymy, bo do Duo jest chyba silniejszy. Myślę, że tak zdaje przynajmniej. O, mój ruch nie trafił. Ale za to Dragon Breath trafia i to z pewnością wykończy do Duo. Do Duo nie jest jakimś wytrzymałym Pokémonem, jest wyjątkowo cienki. Defa. No i w tej róży Focus Energy, na całe szczęście. Gdyż jakby użył jakiegoś ataku atakującego trawiastego, znaczy było trawiastego, latającego. Dobra, spróbuję go uśpić, bo co mi innego pozostaje do zrobienia. Altaria go wykończy. Troszkę się padem pobawiłem. Stąd te hałasy. No i pokonaliśmy już od razu kolejnego trenera, no nie ma tak, dobrze zapiąć na Mountain Battle. Obniżam ci średnią, stary. Moje osiągi się pogorszyły. Dokładnie. Dobra. Mogę powtórzyć naukę w Pre-Gym. Myślę, że to będzie bez większego sensu, bo tam niczego się praktycznego cię nie nauczą. Walki są najlepszą nauką. Wyczuwam potężną moc od ciebie. Kolejny nawiedzony dziadek. Tym razem Haisun chce z nami walczyć i wysyła do walki Natu i Korpisza. Korpisz padnie od razu. Natu niekoniecznie.
jedną dwójeczką tutaj można spokojnie właściwie... O, co ja zrobiłem? Zawołałem, a nie chciałem tego zrobić. Chciałem uderzyć. I... Big Drain! Ale urwie. Wszystkie HP. A jakże. Korpisz pada. Ależ fajnie. Tak, całkiem przyzwoitą ilość expo dostaliśmy za niego, ale Trigon Breath, no... Poprzednio na natu nie wystarczył, więc tutaj chyba też nie wystarczy. No, minimalnie zostało mu HP. I na to użyła Hidden Power. Hidden Power jest bardzo ciekawym ruchem, który... może mieć każdy typ. Normalnie jest niby typu normalnego, ale może mieć każdy inny typ i siłę od 30 do 60. No ten typ jest zależy od Pokemona. Na przykład jeden Pokemon może mieć Hidden Power, na przykład ziemnego, drugi może mieć lodowego. No to jest naprawdę... to lotek. Praktycznie jedyną możliwością sprawdzenia tego, jakiego typu jest ten ruch, jest nauczenie jakiegoś go Pokemona i po prostu sprawdzenia na przeróżnych Pokemonach, jak on działa. Albo na Kikleonie, zobaczy się później, w jaki typ się zmieni. Tak jak przypuszczałem! No. Przegrał. Dzięki treningom! Nauczyłem się rozpoznawać utalentowanych trenerów. Oj, to rozumiem. Widać po mnie talent. Tak jest. Dobra, więc lećmy dalej na walkę 34. Ależ fajne kłębowisko dymu tam po prawej. No. Walka z drobnym chłopcem będzie miłą odmianą. Drobnym, większym od ciebie, starsza paniusiu. Więc Allow chce do mnie walczyć i wysyła do walki. Dwa pokłonniki są Abra oraz Crumpel. Abra myślę, że padnie po Dragon Breath, Crumpel po Mega Drain. No nie wiem, nie wiem. No, Crumpel jest właśnie chyba nowym Pokemonem, jest to Pokemon. Nie, nie jest nowym Pokemonem. Znowu się ciągle mylę. Już nawet nie pamiętam, jakie widzieliśmy, jakie nie widzieliśmy. Więc nie dziwcie się, że ja ciągle mówię, że jakiś Pokemon jest nowy. I Mega Drain, no to... Prawie wystarczyło. No ale prawie czyni wielką różnicę. Tak, i to też nie wygłosiło Abry. O się podsuwa, fajnie. I Gnaka! No cóż, ten tak może nam odrzucić przedmiot. Ale dosyć cienki. O, i Klap. Klap w sumie. Jest to fajny atak typu wodnego i właśnie... Dokładnie nie wiem, na czym on polega. Chyba Pokémon muszą ściska przeciwnika, chociaż wcale tego nie widać. I to działa od 2 do 5 turn, czy 2 do 5 turn, tak między turzu rani. Nie wiem, czy mieliśmy okazję zobaczyć jakiś atak tego typu. Chyba Bind, ale nie jestem pewien. W każdym razie jest kilka ruchów tego typu właśnie. Dobra, oj, level up. Proszę bardzo. No, Altari też się sporo dostało. Właśnie na Clamperla jest naprawdę sporo punktów expa. Wychołem, można było fajnie trenować sobie z tymi Clamperlami pod wodą. No, tam właśnie one występują. No i bez większych problemów pokonaliśmy starszą panią... Allow. Dobrze jest walczyć, ale przegrywać to już niekoniecznie. Właśnie. Przegrana niekoniecznie musi być przyjemna. Pójdziesz ze mną na randkę, drobny chłopcze? Nie? Dobra, lećmy dalej. Uciekajmy stąd. O, co my tu mamy? Przeciwnik wydaje się być silny i pełen energii. Kolejny widzi... Jak być powinno. Kurczę, w każdym razie Bielo chce mi walczyć. Wysła do walki dwa Pokémony, jakie są Magnemite oraz Voltorb. Tym razem po kije elektryczne. Przecież moje paki niby są w miarę odporne na cios elektryczne, czy będą działały normalnie przez to, że oba mają typ latający, ale myślę, że bez większego problemu powinienem sobie poradzić. Mega Draina użyję na Voltorbie oczywiście, bo na stałym Pokémonie, jakim jest Magnemite, byłby nieefektywny. Dragon Breath w sumie też będzie nieefektywny, ale zabierze mu więcej, mimo że go sparaliżuje. Szkoda, że Mega Drain jest taki słaby, no to ledwie 40 siły. No to Mega Draina jest jeszcze jeden podobny atak silniejszy, jest to Giga Drain.
Ale on ma też siłę tylko 60 i 5 pipi, to jest naprawdę niewiele. W czwartej generacji to zostało już podwyższone do 10 pipi i chyba siły już ma nawet 80. No tak, ale w czwartej generacji. Czyli nie tu. Dobra, znowu Mick Drain z 7 HP, z Voltor, pacios krytyczny, nie musiał być, prawdę mówiąc, a mógł być wcześniej. No ale dobra, Volto pada. I Dragon Breath, Magnemite'a i Magnemite też padnie. Czy dobrze ci się zdawało, silnego przeciwnika spotkałeś. To się nie wydaje, to się wie, widać po mnie od razu. No i pokonaliśmy kolesia w okularach. Pilota. Tak, jesteś pełen energii. No, tak jak wspominałem. Miej ducha pełnego energii i pruj do przodu. Albo przed siebie. A pruję, coraz wyżej. Ależ strumienie lawy, cóż tu się dzieje? Tuż za gorąc tutaj panuje. Naprawdę emocje niesamowite. Ja, wszystkie rozmawiam po kolei. Cóż za emocje. Oho. Dobra. Tu mamy kolejnego bogacza tym razem. Mam dużo pieniędzy, więc mogę kupić co tylko chcę. Ale zwycięstwa sobie ze mną nie kupisz. Chyba, że mi dasz powiedzmy 10 Rare Candy i jakieś kalcjumy, to może się pogadać, to może tam ci wygrać. No niestety tutaj takiej opcji nie ma. Nie ma takiej opcji, niestety. Także musimy jakoś tu przeboleć. I pokonać go. I niestety nawet kasy nie dostaniemy. Dobra, walczmy więc. Albo mam lepszy pomysł. Wykończmy od razu Shroomish, bo Shroomish to może namieszać. Jakieś pyłki, prochy i tak dalej, to dosyć niebezpieczne. Mógłbym uniknąć takich rzeczy, chociaż mógłbym równie dobrze użyć safeguarda i miałbym gdzieś tego typu ataki. Ale dobra. Szumisz jest dosyć wytrzymały w specydefie, jak widzimy. Uuu, Poison Sting to może odsuć. Oby nie. Aż, jakby to jednak. Jednak zatrudno. Jakby to było, gdyby mnie nie otruło. Bez komentarza w ogóle. 10% na zatrucie. I akurat we mnie. 10, 15 może. Mniejsza z tym ile. Ważne. No niestety mnie to zatruło. Dobra, migę do niej w kaklinie. Ściuj z niego HP. Bardzo dobrze. Właśnie niedobrze, bo mało. Dobra, i drink breath. Tak troszeczkę przeciwnicy mi się niefartownie trafili, bo roślinne proki przeciwko roślinnemu Pokemonowi. Nie za dobrze. Zabywamy skromnie expa i jeszcze znowu Poison Sting. No, cały szczęście, że nie dopał. Zatrucie tego Pokemona jeszcze drugi raz nie zatruje, na szczęście. Dobrze, że to jest zwykłe zatrucie, bo jest jeszcze coś takiego jak Bad Poison. To jest wywołany toksikiem lub bodajże Poison Fungiem. No jest on naprawdę dużo bardziej groźny. Bo ten zabiera gdzieś około 1,16 HP co tury, a tamten... czy tam 1,8 może ten. A tamten najpierw jedna 16, i jedna 8, i jedna 4, i jedna druga, to leci jak szalone po prostu. To naprawdę jest wkurzające. No ale jak ktoś dobrze pomyśli, to może to naprawdę w dobry sposób wykorzystać. Dobra, pokonaliśmy trenera. No i jak poszło? Słabo, ale w porównaniu z poprzednikami całkiem nieźle wypadłeś. Udało ci się mnie zatruć, haha. No, to masz ten. Pieniędz mi nie głupie zwycięstwa. No, niestety nie. Jak nie chcę kasy, ja chcę itemki. Trochę materialistycznie do tego podchodzę. Bardziej niż jedzenie i spanie kocha Pokemony. Mógłbym powiedzieć odwrotnie. Dobra, Warlock chce z nami walczyć i wysyła od walki dwa Pokémony, jakie będą Galopin oraz Grimmer. No i jeszcze lepiej dwa pujące Pokémony. No i właściwie Galopin ma Liquid Odds. No, więc wysysać HP z niego no, nie bardzo. I oba Pokémony są też dobre w specdefie. Już uśpimy może na początek Galopina i załatwmy Grimmera.
No, Sleep Powder na szczęście mnie tu trafia. Mikrofon się odpił, pohasuj za chwilę. Dobra, już się przypiąłem. I lecimy dalej. Nagrywa się to w ogóle? Już jest ile zrobiłem, to już leci film prawie 20 minut, a tu by się nie nagrało. No normalnie by mnie chyba szlak trafić. Chociaż już miałem nieraz takie przypadki. Acid Armor. Kolejny nowy ruch, który bardzo mocno wzmacnia obronę, jak widać. No, na nic się mu tu zda, bo jak wala atakami specjalnymi. Wykończmy tego Grimera w końcu. Nie wiem, czy ten trener nie ma jakiegoś... O, cios krytyczny, bardzo, bardzo ładnie. Tylko tak teraz myślę sobie, czy Grimer może mieć zdolność, czy Grimer... O, prawdę mówiąc nie pamiętam. Wiem, że może mieć Strength, czyli Smród. A czy Liquid Owls? Nie wiem, nie wiem. O kurde, Grimmy. Gulpi się obudził. Używa Acid Armor. Znaczy to, że Gulpi ma Liquid Owls, to jest chyba pewne, bo on chyba tylko tą umiejętność może mieć. Więc HP w dół. True. Minimalnie i minimalnie we mnie. Miałem poprać 6 HP, straciłem 6 HP. I Dragon Breath! No i Ballet Seed, o dziwo. Roślinny atak utrującego Pokemona, no to jest niecodzienny. Jeszcze! W sumie nie miał dużego wyboru. Bo to zadaje takie kolosalne obrażenia, że po jednym HP, ale walnie 5 razy. Zabierze 5 HP! Cóż za niezwykły damage. Dobra, co ja na nim mogę zrobić? Nie chcę już z niego ssać tych zatrutych... tych zatrutej energii, tych zatrutych żyć. Więc obniżmy mu speeda. Tak ma dużo niższego niż moje Pokémony na... Jakoś trzeba Kurde, brak mi słów, no. Coś trzeba zrobić w turze. O. Tak, Gulpin, badaj! Tym samym sposobem pokonaliśmy kolejnego trenera na Mountain Battle. Haha. Tak, minimalnie expa. Niezależnie od tego, czy przegrałem, to i tak kocham Pokémony. I tak trzymaj, stary. Właściwie młody. Koleś, ty też musisz kochać Pokémony. Bez komentarza, powiedzmy. Lecimy dalej. 38 walka, już powoli zbliżamy się do końca. Powiem ci, że zostałem trenerem, kiedy byłem w twoim wieku. Co ty nie powiesz? Więc koleś Ron chce mi walczyć. I ten koleś wysłał walki Anoritha oraz Pineco, czyli Pokémony Robaki. Z czego Anorith jest Pokémonem Robak. Kami Robak. Albo Robak Kami. Więc Migdrain będzie na nim jako tak działać. O tyle dobrze. Prime Breath i Popańko. Chociaż na Pańko mogłem użyć Flya w sumie, bo lepiej by zadziałał. Ale dobra. Tak dwie tury, więc na to chodzi. No może akurat teraz krytykal się trafi i nie będzie dwóch tur. A jednak nie. A szkoda. A jest paralyzed. Może nic nam nie zrobi w tej turze. Anorith używa Mud Sword. Nie przydamy się, bo nie znam żadnych... O, paralyzed. Bo nie znam żadnych przy... elektrycznych ruchów. Dobra. Dobra, Migadrain wykończy Pańko już teraz bez wątpienia. Pańko jest dosyć ciekawy w specstefie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, Pańko pada. Pańko ma bardzo fajną przemianę Foletrefa. Nie wiem, czy już mieliśmy okazję zobaczyć, czy też nie. Ale naprawdę bardzo fajny Pokémon. Oj, Volbeat! Najbardziej wkurzający Pokémon, jaki będzie w tym polu. Żyje to, czy nie żyje to? Żyje. I bardzo dobrze jest z jednej strony, że żyje, bo teraz będę mógł... Bo nie wejdzie jeszcze kolejny Pokémon, ten przeciwnik ma jeszcze Illumise'a, który też jest dosyć wkurzający. No i tutaj Volbeata wykończę Flyem. No, Quick Attack. Dobrze, nie Confuse Ray. Bo to było... No, wkurzające. To Sleep Powder, traf. Dobrze. Właśnie teraz trenuję właśnie Jumpa, bo ona jest szybka, a... Szybkie uśpienie przeciwnika jest bardzo przydatne przy łapaniu Shadow Pokémonów.
Potem też na syntezis, może się leczyć, więc jest naprawdę, naprawdę fajnie. Spróbuj go jeszcze nauczyć jakiegoś trawiastego ataku typu na przykład Solar Beam. Wtedy już będzie naprawdę bardzo dobrym Pokémonem. Dobra, wystrzelimy resztki HP z tego Andolita. No, jeden HP do nas przyleci. Na 9 weszliśmy. No i Anorith pada. Ciekawe, ile HP mu w ogóle zostało wcześniej. Za 2. No i teraz w akcji wchodzi Illumise. No i Illumise jeszcze nie wykończymy od razu. Ale wychodzimy Volbita. Właśnie Volbit i Illumise są jakby Pokémonami jednego gatunku. Tylko, że Volbit jest samicą, a Illumise samce. No, one są dosyć takie różne. Jeśli chodzi o wygląd przynajmniej. No i Quick Attack. Właśnie ruchy też mają różne. Dobra, Sleep Powder znowu. Illumise śpi, bardzo dobrze. Chodziło. Altaria leci w górę i co ja teraz mogę w tej górze zrobić? A nie wiem, nie będę marnował pipi. Zawołam Jumplafa. Jumplaf! Niedobrze, nie słucha. No cóż. I fly. No i tym oto sposobem pokonaliśmy 38. Wow, tu mi coś leci. Trenera na Mountain Battle. I za Illumise'a i Volbita dostaliśmy nawet całkiem przyzwoite sumki expa. Ponad 400. Jesteś dobry! No bo za dobry. No. Nie doczytałem. Ty już teraz jesteś jestem silny. Aż strach co pomyśleć, co będzie, jak będziesz w moim wieku. No aż strach pomyśleć. Dobra. Czas na przedostatnią już trenerkę na Mountain, na tym wyzwaniu na tym battle. No na tym battle nawet jeszcze w połowie nie jesteśmy. W sumie już 39 walka, już troszeczkę już przeszliśmy. W naszej walce pokażę Ci wszystko, czego się nauczyłam. No, na to liczę. Więc Cool Trainer Nairach zamiłalczy Ci wysyła do walki Namela i Bagona. O, no Bagon, ładnie po jednym ciosie. Sądząc po tych pokach, chyba niewiele się nauczyłaś, bo chyba zapomniałaś o tym, że smoki. No dobre na smoki, no w sumie. W sumie niby mądry wybór, ale jednak moja altarka jest szybsza. I tym góruje nad Bagonem. Chociaż ten Bagon pewnie nawet nie zna żadnego smoczego ataku, no ale to taki drobny szkopu. Szpinko Dragon średnio zadziałał na Namelu. A Dragon Breath wykończy. Baku. I Bagon pada. Fajnie. Tak zdobywam punkty expa, nam użyła Ember, czyli nie ma już kolejnego Pokemona. Właściwie Imber, tak to się czyta. Imber. Praktycznie jak imbir. Dobra, i Mig Drain. No i jeszcze Dragon Breath, no i już pokonaliśmy szybko, łatwo, bezboleśnie Enerkę. No i levelapujemy altarką na level 39, nawet nie spojrzałem, ile staty mi wzrosły, przeleciałem przez tak burza, ale mniejsza z tym. I tak będzie dobrze. W ogóle nie uczę się o porażkach. No, o tym też trzeba się pouczyć. To mnie rozpaliło. Muszę jeszcze powalczyć. Ale to już nie ze mną, bo ja idę dalej. Nie ze mną takie numery. Strefa czwarta należy do mnie. To ja, Trincz! A nie, do mnie, do Trincza! Dalej, dalej, dalej. Dobra więc. Tutaj rozpalony czym wulkan, lider strefy Trincz chce z nami walczyć, ale wysyła do walki dwa Pokémon, jakimś tam Nose Pass. I Lyrip. Z jednej strony fajnie, że on ma Pokémony kamienne, bo mam Pokémona roślinnego, ale z drugiej strony nie fajnie, że ma Pokémony kamienne, bo ja mam Pokémony latające.
więc na początek może uśpimy najbardziej niebezpiecznego Pokemona tu w polu, czyli Neuspasa. A Altarium przywalmy Dragon Breath'em z Lillipup. O, Sepoddy trafia bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czyli Neuspas idzie spać. Ale dalej gibie się przez sen na lewo i prawo. Dzisiaj Neuspas jest bardzo fajnym Pokemonem. Jest to taki Pokemon magnetyczny, Pokemon Kompas. I według Dexa w jakiejś tam części Pokemonów jego noc zawsze wskazuje północ. Zawsze. No może nie zawsze. Dobra. Acid. No to może lekko zaboleć. Ale tylko lekko. Niecałe 9 HP. Co to jest? O, krytycznie w altarie. Chodź 8 HP. No, no nie, jest podróż. Nie, teraz Mig Drain. Będziemy odnawiać swoje życia. Mig Drain będzie super efektywny na Neuspasie, ale mimo tego nie zabierze mu to zbyt dużo, bo ona... Dobra, zabrało mu dużo. Zabrało mu sporo. A myślę, że zabierze mu mniej. Prawdę mówiąc. Nie doceniłem swojej jumpla. Wybacz. Tak, ten se śpi. No, zabrało mu ponad połowę HP. Dobra, Mig Drain znowu. I Dragon Breath. Znowu. Dragon Breath nie wiem, czy wykończy tego Lillipupa, ale Mig Drain z pewnością wykończy do Neuspasa. O tyle dobrze. Teraz atrakcji będzie kolejny kamienny Pokémon, zapewne. A co to będzie? No, prawie 400 expa, bardzo ładnie. I to będzie... Funpi. Nie jest kamienny Pokémon. W jakim ty się typie specjalizujesz, kościół? Kamień ziemi, ewentualnie dwutypowy. Nie ma, zazwyczaj tutaj jest... po jednym typie mają. I co, zostało mu tam coś, czy nie zostało? Szlagbus. Zostało. Nie no. Masakra. Na jednym HP wisi, no i co zrobić? No nic nie zrobić. Trzeba znowu czekać turę i go rozwalić. Ciągle tym Acidem. Acid jeszcze może nam obniżyć obronę. Wolałbym tego uniknąć. Czyli Mega Drain teraz będzie Funpi. Powinno zabrać trochę. I zabrało. No i Dragon Breath wykończy w końcu Lillipupa. Zresztą Lillipup, nie wiem, co to za płci Pokémon sam jest. A, jednak Lillipup. No dobra, więc rozprawiliśmy się prawie już z trenerem. Jeszcze został mu Raikorn, którego ściągnę jednym Mig Drainem, bo on będzie podwójnie dobry. Rollout. No kamienna, tak to może zaboleć. A, więc dlatego ma Funpi, bo zna kamienny ruch. To wiele wyjaśni. A teraz wyssie wszystkie HP z Raikorna. Więc Mega Sonie. Ściągnij Jumpla, wciągnij! I wyciągnęło wszystko. I full HP. I Raikorn pada. Raikorn jest dobry w ataku, ale cienki jak kartka papieru w defensa. No a jeszcze Barbaru, czy Pokémon podnoziemny. Też powinien paść po Mega Drainie, choć ten jest z kolei lepszy trochę w specjalnie. No tutaj Funpi krytyczny, Dragon Breath, no. To już by zabrało nawet wszystkie HP. No ale dobra, dobra. Teraz Mig Drain, Bad Bouchard, Dragon Breath, ewentualnie, żeby dobić. No i to będzie ostatnia walka już z tego odcinka. Jeszcze krytyczny Mig Drain, no krytyk za krytykiem, bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy, przynajmniej szybko skończymy. No, trochę expa. No się zmyśliłem to nagrywanie. Dobra, pokonaliśmy Drainicza. I tak, to było spektakularne. No trochę mało emocjonująco odpowiedziałem. Dobra. Walczysz naprawdę wspaniale. Ciekaw jestem, jak daleko możesz zajść. Dalej. Weź kupony z Break Room. Pójdę, wezmę. I to wszystko, co na razie nas czeka na Mountain Battle. Czyli znów zrobimy sobie przerwę w przechodzeniu. Będziemy dalej przychodzić fabułę gry. O, 600 kuponów. Teraz, dobra, już stopujemy. Następny raz będziemy mogli zacząć już od strefy 5. Tak, tak, wróćmy. Abra, teleport. I oto jestem na wejściu.
Zerknijmy, ile już kuponów nabiliśmy na Mountain Battle. Już chyba około 1600. Znaczy ja między nagraniami też troszeczkę nabijałem. No właśnie tu przy kuponach mamy taki znaczek. Jest on na razie zielony. Ale później w miarę zdobywania kuponów, jak będziemy mieli bodajże 11 tysięcy, będzie później brązowy. Chyba tam za 50 tysięcy będzie srebrny, za 100 tysięcy, tam za 200 będzie już później złoty. To jest coś w rodzaju koloru karty trenerskiej w grach na Game Boya Advance. No dobra. Zerknijmy na Snatch listę. Tu mam już dużo oczyszczonych Pokémonów, dużo jeszcze, znaczy no, sporo jeszcze nie. No to już jakoś idzie nam to przechodzenie gry. A cóż, to wszystko w dzisiejszym filmie z serii. Ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. To cześć!